stancja La Pacho Mordeczki, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w nowej serii z Farminga, odcinek drugi od Ara do Hektara. Ze mną oczywiście Brączek. Cześć. I Adaś. Estudiantes La Plata z Vida. Ta, la badara madafaka. Capeczka z głów dla was Mordeczki. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Na pierwszy odcinek zapraszam do Adasia. Coś w stylu od zera do farmera, tylko teraz oczywiście na dodatku Platinium. Pierwszy odcinek już coś porobiliśmy, zakupiliśmy sobie nowy pług, zaraz będziemy go sobie testować i orać. Pola już powiększam i teraz tak, bierzemy już od razu kredyt na początek. Postanowiliśmy w poprzednim odcineczku, że pożyczamy. Ile Adasia się muszę pożyczyć dokładnie? Żeby ile mieć? Żeby tysięcy? Tylko kupić? No. To potrzeba chyba tam 30 wziąć tylko. 30. Nie bierz całego, nie? 27 wziąłem. Jak na razie sprawdzę, czy możemy kupić. Ogólnie z oryginalnej strony kupić. Mordy pobraliśmy sobie samozbierającą do słomy. No, ogólnie nie chcieliśmy brać tej samozbierającej tej samej, co na od zera do farmera. Czyli tamtej, jak ona się nazywa ta pierwsza? Ta druga, którą kupiliśmy. Potingerka, czyli Mengela. Jaki kolor felg? Siwy? Albo czarny, bo czarne mamy felgi ostatnio. Nie, nie bierz czarny. Siwe? Normalne, siwe weź. Dobra, no to mamy kolejny. Siwe, bo OMF ma siwe. Kolejny nasz nowy nabyteczek. Adaś przyprowadzi, później będziemy sobie ale wozić. To ciśnie. 2000 na koncie nam zostało. Ogólnie mordeczki, powiem wam, ten dodatek Platinum naprawdę piękna sprawa. Dużo będziemy na pewno teraz grać. No, seria bardzo podobna od zera do farmera, oczywiście prowadzona na 3 kanały. Zaczęliśmy sobie od 20 tysięcy. No i mówię, pierwszy nabyteczek to był właśnie ten oto pług i w dodatku kupiliśmy sobie siewnik do tego, co podłączam sobie do starej Brączek. Tak, jadę starą. I powiem wam, naprawdę fajna maszyna jest z tego, z racji takiej, że można nią spulchniać glebę tak jak orka. No bo wiecie, tam ino lżejsza ziemia jest za gramanicą. I można spulchniać i przy okazji siać. Także od razu mamy orkę wraz z zasianą sobie żotwią. Także spoko sprawa. Ja sobie w poprzednim odcineczku, czekajcie, muszę włączyć tworzenie nowego pola. W poprzednim odcineczku mordy, jak pamiętacie, u Adasia zacząłem sobie powiększać pole, bo okazało się, że te krzaki można niszczyć. No jak teraz właśnie możecie to zauważyć. Super sprawa, to jest naprawdę mega, mega wielki plus, bo baliśmy się, że za dużo nie powiększymy sobie na tej serii pól. No ale się udało. Jeśli chodzi o następne kredyty, no to będziemy brać i będziemy sobie szli w krowy, ale to już w następnym odcineczku u Brączusia będziemy sobie dalej z tym działać, także bardzo serdecznie was zapraszam. Z takich ogłoszeń parafialnych jeszcze odcinki będą po 30 minutek i będą jeden dziennie. Będziemy się starać, aby był jeden dziennie. Tak zaczęliśmy, żeby nie komplikowało nam to z serią właśnie od zera do farmera, no bo trzeba pamiętać, że tamta seria jest dla nas najważniejsza i tak ma zostać. A tu będziemy po prostu sobie dogrywać, bo wam się spodobało. Mam nadzieję, że w ogóle wam się spodoba, bo jeszcze właśnie, nawet nie wiemy. Się to spodoba, na razie, jeszcze nawet nie wiemy, bo Adasia odcinek nagraliśmy sobie o wiele wcześniej. Może wyjść dopiero o 19. My teraz nagrywamy, jak widzicie, o 16:56, praktycznie już o 17 jest. Jo, co 2 godziny prawie, tak, zapraszam. Także premiera i no na tą premierę sobie wszyscy czekamy. Wiem, że wy też, no bo w końcu już nam wymyśliliście tą nazwę. Było wiele, od Knura do Maciory i wiele innych takich nazw na tą serię. Tak, od Zbycha do Wiecha była na przykład. Ale no ta seria, ta nazwa tej serii, mam nadzieję, że chyba najlepiej będzie pasowała, no bo będziemy tutaj chcieli naprawdę iść w pola, pokupować troszeczkę tych pól. No ale najważniejsze jest to, że wiele, wiele różni tą serię pomiędzy od zera, a właśnie tą serią, bo jest w ogóle inny klimat. Powiem wam, no te tekstury, te samochody nawet, to miasto jakie jest stworzone, myślę, że dzisiaj się przejedziemy coś sprzedać. No Maria, tam kabrioletem się objeżdża. Właśnie, bo mamy mordeczki samochód też na początek, później wam właśnie może... Ale czujecie, że jest też, kabriolet jako dodatek, jako nowy samochód? Żartujecie, a ten nowy, co my mamy kupiony, to jest właśnie on, czy nie? Nie, to jest stara wersja. O kurczę, szkoda, że nie dali tej nowej. No fajny. Tylko, że tamten to jest taki typowy kabriolet. Ej, to jest pewnie taki, co po drodze jeździł, czy nie? Znaczy no może idę nie, zobaczyć. Jak zobacz sobie, Lizard kolejny jest, co nie? Pojazd. O, no to ten co po drodze, zarąbisty jest ten auto, ten tył wygląda fajnie. Taki rekin, typowy rekin. No. Ej, super to wygląda. No co, jeszcze z takich ogłoszeń, no to tak jak mówiliśmy, no Bizona nie wzięliśmy. Zajebisty zestaw, ty. Co, przyciągłeś wladać? Jak zajebiście. Zdaję.
Ale w masej sensie, że można też masę zmienić na szerokie koła? Zapierdalasz! Można chyba. Czyli, że on może zbierać takiej prędkości? Pozdrawiam. Serio? To spoko. Ja zaraz pójdę zobaczyć, na pewno będę chciał sobie tą słomę powozić na odcineczku jeszcze. Także z tym daszkiem to chyba nie rób za dużo, żeby coś tam do mnie zostało jeszcze. Jo, no spokojnie, to będzie... Ty będziesz miał przecież wysianokosy pierwsze, nie? To ty masz już fajnie. Także nie, spoileruj! Sorry. O Boże, to będzie orka na 5 zestawów. W kolejnym odcineczku. Tak, Mokrzyn wbija tutaj na żniwa. Za rok. Mokrzyn przyjadzie, będzie pomagał. Dobra, my sobie podnosimy to. Byłem dzisiaj w Mokrzynie, to inaczej nie po ranę mają. Jeszcze nie, bo nie wiadomo, przyjadzie może na weekend, zobaczymy jak to tam wyjdzie. Jo, ja się spytam, to ci dam znać, może akurat weekend będą morać. Dobra, to fajnie by było. Także no to pole sobie powiększyliśmy, myślę, że w miarkę. Ogólnie tak do kantu poszliśmy tam koło drogi i chcieliśmy tak bardziej w kwadracie, żeby nie było za dużo mijaków i w ogóle. Zaraz sobie sami zobaczycie, no bo nie było sensu tak dojeżdżać. Jedynie kiedyś, jak sobie ogarniemy to pole obok, kupimy, no to prawdopodobnie je razem złączymy. Co jeszcze? Będziemy chcieli chyba to pole, które Brunuś sobie tam obsiewa, czyli... Drugi odcinek już jadę. Drugi odcinek je obsiewamy, naprawdę sporo. Będziemy chcieli je podzielić na dwa, z racji tego, że one jest naprawdę duże i lepiej po prostu będzie za duże, na początku... Za duże na te małe maszyny jak na razie, więc... A lepiej by było je podzielić. Nowa uprawa jest, trzcina, sieczkarnia stoi na podwórku, zaraz wam tą sieczkarnię pokażę. Bo Ładasia, nie wiem, czy pokazywałeś właśnie tą sieczkarnię? Tak, wszystkie maszyny, które na podwórku pokazywałem. Aha, no to spoczko. Więc powinno być ogólnie jest no, dużo fajnych maszynek wyszło, zaraz wam może je pokażę jeszcze, które są w ogóle z dodatku, bo chyba tego nie pokazywałeś w sklepie, jak wyglądają, nie? Nowe. Nie. No zostawiam każdemu, żeby miał ktoś jednak do pokazania coś. Pokażę wam, bo naprawdę bardzo fajne talerzówki wyszły, to jest duży plus. Jest jeden wielki mega siewnik, ale to później. W tej serii będziemy chcieli połączyć dodatek właśnie Big Buddha też, dołączyć do tego, bo myślę, że no fajny klimat by był jednak. Bo ta czerwona ziemia mega by do Big Buddha moim zdaniem pasowała. No i też do farmy, którą mamy, też bardzo podoba mi się farma na pierwszy rzut. A nie wiem czemu, nie? No. Ale wiesz co, zaciągnij by mi to pasował? No. Ten Massey Ferguson duży. No bo mamy tego małego, no i ten duży też by fajnie wyglądał. Kurde, nie, bo tam można koła podwójne założyć na tył i te tylnie jedno jest duże, a drugie jest chyba wąższe i to ładnie wygląda, nie? Także no kiedyś na pewno plany są. Już bardzo dużo mieliśmy planów na pierwszym odcineczku u Adasia. No i teraz dzisiaj kolejne plany też są, ale to mówię, no to wszystko dojdzie z czasem, tak jak na od zera. Musicie nam to wybaczyć, że lubimy sobie tak planować, no ale gdyby nie te plany, to później nie wiedzielibyśmy co i na co sobie zbierać. Co robić, no. Tutaj od razu w pierwszym odcinku postanowiliśmy, że idziemy w krowy, bo bardzo fajnie nam dołączyli gospodarstwo wraz z krowami, co nam się bardzo, bardzo spodobało. No więc dlatego postanowimy to wykorzystać i troszeczkę zaczniemy inaczej, bo wtedy zaczęliśmy świnie, owce, krowy, teraz zaczniemy krowy, owce, świnie, bo świnie są najdalej oddalone, także myślę, że to też wam się spodoba. Będziemy brali tu maszynki inne niż w poprzednich właśnie seriach, także wybaczcie nam na odcinku Brączka, że wzięliśmy Rosselmasza, ale po prostu uważaliśmy, że będzie to o wiele lepiej wyglądało, bo co nam dwa takie same kombajny i jakbyśmy nie mieli później co testować właśnie tu na tej serii, a myślę, że taki kombajn Fenda będzie jak najbardziej pasował na taką tutaj serię, także mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Pierwsza przyczepa za nami. Już? To spoko. No. Ogólnie no troszeczkę problemu przed odcinkiem było, bo szukaliśmy sobie strychu. Nie dodali nam możliwości sprzedawania słomy, gdzie no na samym początku na pewno byśmy troszeczkę sobie zarobili na tym, no ale niestety no tej sprzedaży słomy nie ma. Szukaliśmy sobie jakiegoś budynku Peaceable, też niestety nie znalazłem nic, próbowałem sam przerobić na szybkości, też mi się nie udało, no bo wiadomo jak się człowiek spieszy. To się Peaceable nie cieszy. Także jeżeli byście wy mieli jakiś fajny budynek, który można sprzedawać słomę, to bardzo serdecznie bym was prosił o podesłanie go, no bo my po prostu gdzieś go umieścimy na mapie i byśmy sobie tam wozili, sprzedawali tą słomę, no bo po prostu szkoda, nie mamy co z nią teraz robić, Adaś wysypuje ją do silosu. I Adaś, powiedz mi teraz, czy da się wysypować? Jeżeli chcesz mieć coraz więcej problemów i złych wiadomości, to lepiej, żebyś nie wiedział. Czyli dobrze mówię. Tak bo jest zaznaczone tu jako tylko plewy i nic więcej. Aha, czyli musimy gdzieś wysypywać to obok. No ale... Ja bym to od razu pod murem z drugiej strony. Dwójka złego, spróbuj, czy nie da się wsypać czasami do krów już, jak krów nie ma. Spróbuj. Nie da się na pewno. Na pewno? No ale spróbuj. Na 100% się nie da, Bolek. Nawet no jeśli nie się jest, nie da, to gdzieś bardzo blisko, żebyśmy mieli Adaś pójść, tylko też jakieś ładne miejsce znać.
abyśmy mogli to później ładnie sypać. Ja bym, mówię, za tym, za tą pryzmą z tyłu, może jest pięknie. Weź tam znaleźć dwa miejsca, żeby inną od razu trawę tam sypać też. Kurwica, to reszta. No coś trzeba będzie ogarnąć. Ja sobie znajdę miejsce, także... Najgorsze jest to, że samo kierujemy cały czas w takiej bardzo fajnej hali. Zaraz wam tą halę pokażę, bo ja właśnie w tym momencie kończę i Bronuś będziemy się zamieniać. A? Jo. Nie wiem. Bronek, czemu kłamiesz, że nie można wysypywać? Można? No, tak myślałem, że da się, tylko da się może sypać... 500 ton tam nie weszło, ale a zawsze ile? Te 5 czy 6 to zawsze jest... No zawsze już coś, nie? Już będzie, wiesz, tak. Mniej później sypania... A zobaczę, jak to będzie wyglądać już w statystykach, tak? 6-400. No, ja myślałem, właśnie mi się wydawało, wiesz, że jest, no, i później w pewnym momencie wyskakuje, że już jest pełne na ileś tam dni i koniec, nie? No, żeby ten samolot nam stąd zabrali, to powiem, bardzo fajna hala na słomę by była. Bo ej, tak szczerze, my nie mamy żadnej hali na słomę teraz. No nie, będziemy musieli coś kupić, znaczy ja bym ogólnie teraz, mordeczki, jest pytanie do was, bo w oryginalnej mapie, jak sami wiecie, znaczy w oryginalnych modach, w ogóle jak farming powstał, jest bardzo fajny strych. Do tego strychu właśnie można sypać słomę i teraz... Najgorsze jest to, że oni nam nie dali nic na początek i czy my byśmy mogli na tej serii mordy wziąć właśnie sobie zakupić po prostu bez zabierania sobie kasy ten strych, no bo po prostu nie daje nam żadnego pola w manewr, a 90 tysięcy on nas kosztuje, to trochę słabo, żebyśmy go kupowali. Ile? 90 tysięcy. To jest bardzo, bardzo dużo. Ogólnie, Bronuś, dałbyś mi teraz trochę posiać? Nie. A ty weź, jak możesz, nie wiem, pola tu nie powiększamy, więc spoko. Dobra, jadź. To jedynie jak coś, to możesz, wiesz co, wziąć? Kurde, właśnie się zastanawiam. Dobra, zbieraj już do roboty i dojadź tam. Wiesz co? Wiem co, rób. Jedź siać dookoła to pole, nawet co zrobiłem. Rzodkiem ten siewnik weź nas przetestuj. Zobacz, czy fajnie się nim sieje. Bo tam jest zorane. A nie trzeba nigdzie dosiać? Nie, to łąkę, którą posiadamy, myślę, wydaje, że starczy. Ale nie! Dookoła trawą, żeby... Nie, jest idealnie moim zdaniem tam chyba. A, nic. Dobra. No, także jedź i weź rzodkiem dookoła pole się. Ja później przyjadę, no to się... Czy później nawet możesz całe pole obsiać, a następną rzecz, jaką będziemy sobie siali, nie? No to się po prostu zasieje tym siewnikiem, żeby spulchać. No właśnie tutaj, jak widzicie, no konkret stara, nie? No taka stara jest, że z przodu stara, z tyłu stara. Wszędzie stara dookoła. Kupiliśmy sobie ten siewnik za 6 tysięcy. Mega się opłaca, bo można sobie siać tym wszystko. Czyli tak jak mówiłem, można sobie spulchniać glebę i przy okazji od razu siać. Także na początek, moim zdaniem, lepiej zaczynamy niż na serii od zera. Bo już mamy zorane, fajnie zrobione, pole jest powiększone już od razu, zaraz przy pierwszym odcineczku. Także bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Dlatego siewnika my w ogóle praktycznie nie będziemy używać teraz. Znaczy, no... Ty, jeżeli będziemy mieli zaraz obornik, coś w tym stylu, myślę, że wiesz co, Brączek, wydaje mi się, że będziemy używać. Wiesz, w jaki sposób? Że jak będzie taki okres, że będę już po żniwach, będzie trzeba zrobić prace polowe, to jeden będzie siał sobie od razu orkę z tym, a drugi będzie obsiewał sobie tamtym i po prostu po rzodkwi będziemy wjeżdżać tym i siać sobie od razu zboże, nie? Czyli będzie orka, wszystko będzie zrobione, tylko w innej kolejności, nie? Tam będzie zasiana rzodkiem i będzie ozorane z zasiewem, a tu będzie zorane z zasiewem rzodkwi i po prostu sam siew, nie? Moim zdaniem tak będzie spoko zrobione. Słomy na 10 sezonów będzie. Mówisz? No. Kurczę, masakra, boję się, że to będzie za kurwa, dużo. Ale by było z tego pieniędzy. No, byłoby pieniędzy sporo na pewno, nie? No bo... Także można zrobić tak, że nie wiem, wysypmy tak, żeby to ładnie wyglądało, po prostu, żeby nie wiem, jakaś fabra nie była na 5 km. Pryzmą tam sypę, bo jest ładnie akurat murek i o murek ładnie mogę wysypać, no, co nie? No to jedynie bo tak. Chyba, na ziemi centralnie... Słuchaj, źle zrobiliśmy, wiesz czemu, Adaś? Bo te krzaki można przy domu przyorać, nie? Przyorać to i byś wjechał tym pługiem, nie? Co ja tutaj, znaczy pługiem, no tym spulchniaczem i zasiałbym trawę, nie? Bo słabo to będzie wyglądać, jak my tą sobie będziemy wybierać, a tam będą krzaki w środku, wiesz o co chodzi? No ja. Znaczy wiesz, no tu pod samym tym nie ma krzaków, więc będę się starał tak robić. A kolizja jest właśnie i on ci ten? Ładnie... Tak, o murek jest kolizja. No dobra, no to jedynie mamy taki plus, ale myślę, że lepiej by było właśnie sobie taki teren zrobić i przy okazji tutaj obok tego murku, nie? Mi się wydaje, że jest taki dość płaski teren, jak z daleka patrzę i tam by można było kiedy łąkę, albo nawet byśmy mogli sobie pole zrobić małe. Na pewno tam trzeba, znaczy wszystkie takie typowe miejsca zieleni, ale które są ze krzakami, no to trzeba na pewno je przeorać i obsiać trawą. No bo tu mówię, mega pomysł zrobili z tym, że no te krzaki można orać różnych rodzajów krzaki. Niskie, duże, małe, wysokie, śmierdzące, pachnące, wszystkie cza. Także z tym jest spoczko. Bronek, weź trochę dalej słuchawki znowu, jak możesz, albo nie wiem, weź je przycisz. Dobra.
bo no niestety mordy jest czasami przegłos, bo Brączek ma słuchawki, których nie może przyciszać. I przez te słuchawki słychać czasami się ten przegłos właśnie robi. Ty ten MF daje sobie radę? Jo, chopie. Spoczko wygląda, właśnie nie takiego fajnego. Wiedzieć, on jedzie na godzinę. Fajnego MF-a dostaliśmy na początek. Mi się podoba tutaj, że to burcenie wygląda jak, no lepiej moim zdaniem. Jo, nie wiem, czy jest inne. Jest jakoś tak nie mogę sobie porównać teraz. Czy to jest troszkę inne brudzenie się maszyn niż wcześniej? Nie, nie, takie samo. Nie. Takie samo, tylko tu po prostu fajnie wygląda, tak jakby się tym piachem wszystko brudziło. Także z tym jest spoczko. Bardzo mi się spodobały talerzówki. Myślę, że talerzówki to będziemy wykorzystywać też. I talerzówkę też kupimy niedługo, bo jeżeli będziemy mieli porządki teraz zorane na przykład, tak jak teraz mamy, nie? To moim zdaniem nie ma sensu drugi raz orać tym samym, tylko wjechać talerzówką i tym siewnikiem, drugim, i siewnikiem właśnie, żeby go wykorzystać. Także ale moim zdaniem zestaw ogólnie, nowy nabyteczek też się tak, fajnie wyszykował. No siewnik, a ile on ma metrów? On jest szerszy chyba niż ten Bronek, nie? Czy nie? No. Mi się wydaje, że za 4 metry ma. Jeśli mówię, weź ile sprawdź ma dokładnie. Ja też przy okazji sprawdzę i pokażę wam maszynę, jaki jest w tym dodatku. 3,6, czyli o 6 metra dłuższy chyba jest. O 0,6 metra. O 0,6 przepraszam. No. Siewniczków to tu właśnie, tak jak mówiliśmy, doszły ten wielki i tutaj ten mniejszy. No on bardzo ładnie wygląda, zaraz sobie go zobaczycie. Z kultywatorów to właśnie są te talerzóweczki. Jest ta talerzóweczka, bardzo ładnie to wygląda. A to mnie zastanawia, bo głęba przygotowuje pole. Jest talerzówka, na której jest bańka zawieszona, nie? I opryski tam wlewasz. I od razu, tak jakbyś, nie wiem, chciał randapować pole, coś w tym stylu, nie? Ale przy okazji ci to już nawozi. Także kolejna mega sprawa, którą możemy sobie zakupić. Ta jedna ma 3-4 metra bez tego zbiornika, a ta druga ma. Ty, one 13 i 17 tysięcy kosztują. Mega sprawa, nie? No i później mamy większą, trochę starą, 5-metrową. Mała stara. I też można jej ten pojemnik założyć, także na pewno planów jest dużo. Jeśli chodzi o ciągniczki, z ciągniczków to jest tylko ten jeden większy, ta większa stara do zakupienia, którą na pewno no, zakupimy na tej serii. No i będziemy sobie dążyć. No bardzo dużo jest do zbierania i siania tej trzciny, nie, maszyn. Jak sami widzicie, no tutaj tych przyczep podochodziło, tego wszystkiego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, że już po pierwszym sezonie będziemy się zajmować właśnie trzciną. Bo myślę, że jakieś pieniążki z tego fajne powinny być, bo jak patrzyliśmy na animację i na to wszystko mega wygląda, tylko boję się, bo ta sieczkarnia jest naprawdę duża i przy tych naszych ciennikach strasznie dziwnie to wygląda i póki no na pewno sporo czasu sobie nie zarobimy na nią, jakieś ze 2-3 sezony pewnie poprosimy tam, ale myślę, że priorytetem będzie, abyśmy właśnie tą maszynę jak najszybciej zakupili do ściny. Nie wiem co wy chłopaki na to, ale no, no to sobie wejdź i zobacz, to jest ta co na zdjęciu jest głównie. Taka czerwona. Ta czerwona, tak. A, no ja. I moim zdaniem, żeby, bo to jednorzędówką to będzie tyle roboty i no naprawdę sporo roboty będzie wychodzić. Boże, czy siewniki są? No, siewników jest sporo. Tych przyczep, tego wszystkiego, naprawdę mega fajnie to wszystko. A czemu są dwa siewniki jednometrowe? A słuchaj, tego nie wiem, nie pomogę ci. Ty, Adaśko. Ja. Dałbyś mi teraz, bym sobie pozbierał, a ty byś tu dosiał, bo już jest końcówka, a ja chcę jeszcze jechać. Już. Ale ładnie on chodzi. Na pełnej widzę, że mu tu dajesz. No. Daję mu tam. Ładna jest ta przyczepa. Fajnie, że ją wzięliśmy. Nie wzięliśmy właśnie tej, którą mieliśmy fajne, kiedyś. Się też. Ona ma Zip, jaki... animacje. Ty, wiesz co było spoko? Kurczę, nie pomyśleliśmy o tym, nawet nie zauważyliśmy tego. Bo nie testowaliśmy jej. Jak z tyłu jest napis Zip, nie? Nasze logo MST dorzucić. No spoko, to była sekunda roboty. Borek, tak z ciekawości się dzieje, zapytam. No. Czy to jest bug tego, że mamy MP, czy naprawdę walek się nie kręci tutaj z tyłu? W czym? W piewniku. A tego nie wiem. Nie, Luki. Ja widziałem, że się kręcił. No to bug MP, dobra. No, także... Bo u mnie się nie kręci, więc... Słuchaj, nie pomogę w takim bądź razie. Trochę słabo by to wyglądało. O jak, tym MF-em w środku fajnie wygląda. No oczywiście do MF-a mamy turbo, jak widzicie jest konsola. Nie no, 20 na godzinę. Prawdzie? Nie wiem, później. Zbieramy 18, tak. Mniej trochę. Boże, 25 to może jechać nawet. No jo. Nie, to no pojedźmy nie. Sobie takie 16-17, bo tak na obrotach nawet słychać, że troszeczkę za szybko. Daję mu tam gary. Wiadomo, no tutaj się dużo zboża nie rodzi, tak? Ziemia tak piaskowato, wysuszona. Ale... No właśnie, trzeba ceny zbóż patrzeć, bo to trzeba od razu brać i wywozić. Ty, właśnie, tam pszenica była do wywozu chyba, nie? Pszenica to była już szatony. No także weź, ej, zobacz jak możesz, Adaś. Już no zaraz, coś, ja miałem właśnie chęć coś wywieźć, się sianie, poznać mapę, no. Skąd sianie i wtedy przepniemy ciągniki, ja pojadę coś sprzedać. Pszenicy masz na zwyżce, na firmie transportowej. Ile? To ja 1748 można było wywieźć. Uuu, można by było wywieźć. Jo.
Dobra, ja zbiorę sobie jedną przyczepę i ja się przeczepię. Słomy nie zbierać za dużo. I akurat będzie można w następnych odcinkach tu sobie coś działać, bo fajnie porżysku będzie robić. Wreszcie jakaś robota porżysku będzie, czy to nawet tym spulchniaczem, czy cokolwiek, nie? Także jest spoko. Także tutaj 28 ton nam słomy wchodzi. Także z tym jest spoko. Dobra, my sobie zajeżdżamy. Tu ja was na kolejny odcinek Dobrosia zapraszam, bo tu już jutro. Będziemy się starali, żeby właśnie to od zera wychodziło. Wszystko było praktycznie codziennie. Także od zera i od arara. Teraz mordę będziecie musieli nam wybaczyć, że niektóre serie pójdą na bok, bo mamy tylko jeden dzień luki pomiędzy serią Tom od Ara do Hektara i od zera do Farmera. U mnie jeszcze jak wyjdzie od Bizona do Lekcjona, to już w ogóle tydzień idealny będzie. Trzy serie od... No ty tak, no możemy tak mówić, że mamy przerwę, ale niech nam wyskoczy coś takiego, że jakimś cudem się nie da nagrać, bo to... nieraz się tak zdarza i każdy dobrze to wie. Jo, weekendy, właśnie wtedy możemy nagrać inne serie i... I to też nie jest tak źle. Uprzedzaliśmy prawdę, no u mnie, czy jak uda się, Brączuś ma trochę mniej serii, ale mam nadzieję, że to nadrobi. U mnie jest prawie 17 serii do nagrania, jakbym nawet chciał. Nie chcę liczyć. Ile? 17 mam serii. Może się wyda. Także jeśli chodzi o to, to farminga, jakbym chciał wrzucać farminga, to mam tyle serii, że codziennie byłby farming. Oczywiście każdy inny, tak? Każda inna seria. I mówię, no jeżeli wtedy będzie jakiś dzień przerwy, to wtedy sobie oczywiście bierzemy i wrzucamy coś innego, więc ja będę się starał, jeśli w tygodniu będzie się udawało, że jest, wychodzi od Ara, od Zera, to będę starał się, żeby na przykład jednego dnia wyszła jakaś poboczna gra, na przykład Stranded Deep z FIFA, albo nie wiem, z Rocketem, albo jakaśkolwiek inna gra, która jest, a jak będę miał taki akurat dzień, no to będzie tak, że będzie farming prawdopodobnie, także raz w tygodniu będę chciał, żeby jakaś seria się ukazała inna niż od Zera, bo na pewno będziemy chcieli sobie nadal z Brączkiem kontynuować naszą Polską, no bo o niej też nie trzeba zapominać, no ale będzie raz w tygodniu raczej, zada się po sąsiedzku, no i ja odpisam na do Lekcjona, także no będziecie musieli się mordeczki przyzwyczaić do tego, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie, no i lubicie oglądać te serie, jak zaczynamy od początku i sobie cały czas z kasą działamy, ja teraz też w ogóle będę miał głowę małą, bo jeżeli na odpisana do Lekcjona też muszę myśleć, co tam robić ciekawego, no to naprawdę trzeba będzie sobie chyba rozpisywać albo brać ten, czekaj, jak to się nazywa, co babcie muszą brać na pamięć coś. Boże. Wiem, że Adaś możesz mi kupić. Rutinoskorbin. To nie jest rutinoskorbin. Eutanazol. Także Brączyk, wiesz co już mi kupić na święta. Ja? Tak, na pamięć coś się przyda. Nie no, kupimy sobie po tablicy, na której będziemy zapisywać, co się będzie działo. Prostamol Uno. Ja tutaj mam nadzieję, że już jadę sobie w ostatnią stronę. Ja ci już przygotowałem ten... Zestawik? Zestaw. Nie, dobra. Myślę, że starą pojedziesz, bo MF fajnie wygląda sam szczepą, ale z pełnym zestawem możesz go trochę męczyć, więc lepiej... Wiem, pojadę sobie starą. Więc tutaj akurat się wymienimy, przyjedziesz... Znaczy ty musisz jechać na firmę transportu. Czekaj, nie. Weź, sprawdź mi właśnie... Do piekarni. O, to spoko. O, a fajnie. Piekarnia jest w mieście? Ty to... Poczekaj, ja ci może od razu jajka ogarnę, żebyś też gdzieś po drodze tam zrobił. Gdzie jest piekarnia? Ty, no jak byk. W piekarni jajka możesz sprzedać. O, to ja ten. To ja zbiorę, albo dobra, to zbierz te jajka. Choćbym chciał tak. Zobaczyć, gdzie te kury, byś mi powiedział. No to możemy pójść razem. No to pójdziemy razem. Tam. Ale to idzie, nie? Kurwa, mam pasy? Nie mam. Dobra, chyba nie wylecę. Jak chłop jedzie szybko, no 40 ty. Na godzinę to leci. Zarobisz sobie z tym ciągi, mi się podoba. Tu ten, stań przy tym, nie wiem, idziemy na pieszo i zobaczymy, czy ty jakoś będziesz jechał. Czekaj, ja sobie dojadę, tylko już tu tak w razie... Tu, no, stań sobie tutaj przy tym. Zestawiku. A ty fajnie, żeś powiększył to pole tu. No, weszło spoko. Poczekaj, to było gdzieś tutaj, musimy przejść. Poczekaj, może zobaczymy na mapie, będzie szybciej, bo ja muszę... A, dobra, mam tą. Taka chatka w chatka trochę. O Jezus, czekaj, ja muszę przeskoczyć. Gdzie ty żeś powiek? Ale żeś mnie tu wyciągnął. 22, pole 22 szukaj. O, jest, przybieg, dobra. Serio, tutaj dali nam no, kury? Przy takiej chatce w chatka. Szkoda troszeczkę, jest tu jakaś furtka. A gdzie mamy kury? Gdzie są cipki? A gdzie mamy kury? No przy polu 22, taki, na takim odludziu, że tak powiem. Przy polu gdzie? 22. O, czemu tam? Nie wiem, właśnie trochę słabo. Boże, jajek jest ty, masakra. Trochę słabo. Ty, one zdążą, ej, my zbieramy, a one znoszą nowe. No, typek, no bo wiesz co, może tylko tyle może być. Tak, i wiesz, są nowe kolejne. Dobra, to spoko, no to czyli... Ale przecież, ej, przecież kury powinny być koło chaty. No, no nie są, niestety jest nie chata, są. Przecież. A to nie jest nasz chata. Dobra, jak jadę na skup trochę do ludzi, to trzeba i na tą starą naszą trochę umyć. No jo.
Także troszkę starą. Kika rękę weź tam. Umyję, jedziemy na pikarnię. Weź Adaś tą sumę tam dalej zbiroj. Jo. Możesz wysypywać, a właśnie sobie zobaczę jak Adaś będzie starał. Daj mi pozbierać trochę, posiedź tutaj tej. Dobra. To weź Branek, wysypasz, to zobaczę jak to będziesz właśnie tutaj my. Tylko musisz blisko tego podjechać widzę. Szału nie ma, dopóki nie urywa, ale... A gdzie ty to sypiesz? Tam zaprygnę. Za silosem do kiszonki. A gdzie to jest? Jej, widzę właśnie, fajnie to wyszło Adaś. Z tego co tak z daleka tylko zauważyłem. Lepiej być nie może, naprawdę. Tylko mówię, ale tam trzeba będzie zorać i tylko zrobić sobie musisz blisko podjechać murku, co nie? Równolegle do murka jedź. No, równolegle do murka, tak? Dobra. Jo. Tam jest z tamtej strony i zacznie stamtąd sypać. I no, na pierwszy set musimy sobie tak poradzić, nie? Zginąłem w tych krzakach tu. No, ja to zginąłem w silosie, nie? Weź tą runnerką, woź tu kiszonkę. Nie, ale nie oszukujmy się, tu Wolek masz rację, z tymi krzakami to trzeba wyrąbać, będę tak, zawsze tu, to będzie łąka. Ej, nie? Tu zaj ty, zaorać to? No. I zasiać trawę. Tak, ej, ty, Ada, Bronek, te siewniki to są naprawdę realne. To jest? Chodź tu. Nie wiem jak wy, ale... Kurwa, no nie wiem, trochę byśmy zrujnowali tu, ale ładne by tu pole było. Chodź do mnie. Ten klin? Ej, no ale tutaj jest klin, ale jest normalna ziemia, nie ma jakichś takich mocnych górek i w ogóle nas, albo na podwórku nie wiem. Chcesz zrobić ten? Kurde, to można to by było łąkę zrobić. O! O, to, a tam za silosem zrobić już pole, bo tam by spore pole wyszło. O, tutaj to będzie cholerę. Albo ty, jak kupimy trójkę, to tu powiększymy. No to dopiero jak się trójkę kupi, to wtedy. To możemy na razie tego nie ruszać. To nie to ruszajmy. Tutaj... O, albo po... co ja mam sypać? To musiał zbyt. Pszenicę? A nie soję? Nie, brzydzi, jest jeden wariant. Czekaj, nie, a on tamten jest. Soja. Soja, tak. Soja i soja po 1700 piekarnia. Yep. To ty, Adam, mówisz do mnie? Mówię dotąd można by było, do tego pola numer 3 tylko zrobić łąkę taką mini. Żeby była, co nie? Dobra, no. Widzisz tutaj? A tak to tutaj zostawić i już by się powiększyło do końca super pole 3. No, no ale... tak, bo taki klin tutaj w prawo to by z dupy. No, no. A tu akurat wiesz, połączyć się z tą łąką tutaj. No. To jest. Nie, bo tu przejazdu nie będzie. Wiesz co? Znaczy tą drogę by się tu zostawiło, nie? Tu by była łąka dalej. Jechać można by było później stąd, tu z drogi też co, nie? Jak się powiększy pole. Bo tu jest wjazd też. Ej, czemu są budy? Ale wiesz lepiej jak jest taki wyjazd z farmy, nie? No, no, dobra, to tak może zostać. To ogarniałem raz po. Czekaj, piekarnia, skład drewna. Gdzie jest piekarnia? Tutaj. Tam daleko, ojej, daleko. Dobra, ale kawa mamy jechania, nie? Ja bym też coś podmyślał, chłopy nad przyczepą, nie? Już niedługo, no bo to jeżdżenie teraz, to sporo czasu na wyjście. Ile tam ton chodzi, na tą jedną? Nie wiem, szczerze, poczekaj, mam 5,5 tony i weszło mi 65%. Niech wejdzie 8 czy 9 ton, to jest chyba max. Aż sobie sprawdzę, ciekawe. Dużo tych słomy na polu zostało? Nie, no, jedna przyczepa chyba. Moim zdaniem jeszcze jedna przyczepa została. Dobra, no my sobie pojedziemy, no bo trzeba po prostu to wywozić. Nie no, z pole naprawdę tutaj by było sporo, jeśli byśmy się gdzieś kupili. Tutaj jak fajnie w ogóle palmy zarośnięte. Ty, teraz wiecie co mnie zastanawia? No skoro na tej serii nie ma lasów, to są palmy do wycinania prawdopodobnie jako drzewo liczone, nie? Nie wiem. No bo ciekawe. Tak by wychodziło, teraz jestem mega ciekawy czy o, z palmy... Taką spadającą palmę to chciałem zobaczyć. Ciekawe czy Adam jak Stranded Deep i kokosy spadają. O Boże, albo można się wdrapywać. To by było kozak. Ogólnie mordy udajemy się drogą, którą jeździmy sobie do sklepu, także po lewej stronie możecie zauważyć, tutaj będzie teraz ze starą przez świat nowa seria. Po lewej stronie mordeczki możecie zauważyć, ile jedziesz, jest nasz sklep. 32, ty, to MFM by ładnie cisnął. 42 MFM. 40 coś by cisnął MFM, szybciej by było. Jeszcze ten wiatr we włosach, nie? To jest ten, nie będzie mi się już przeczepiać. I no nasz Cadillac tu stoi, może kiedyś weźmiemy. W ogóle będziemy chcieli zakupić sobie takiego Cadillaca mordy na naszą serię. Także ja tylko pewnie zdążę jechać sprzedać i będziemy sobie kończyć odcinek, bo to już będzie pewnie około 30 minut wtedy. Nie sprawdziłeś pewnie. Bo chyba zaczynaliśmy 57 po gdzieś, tak mi się wydaje. Nie, 56 to ty już zacząłeś odcinek. No, tak, ty ja na już, 50 zacząłeś. Ja już wracałem, było 56, to ci mówiłem, ja już wracałem ze samozbierającą, więc 53-54 zacząłeś. Dobra. No to musisz tak skończyć, no 25-26. No dojadę tylko to sprzedać. Ogólnie fajnie pociągi tu teraz widać dość z daleka. O, jest ten skum na Kołczygłówki, o którym wam mówiliśmy. Droga jest fajnie szeroka. Także do mijania. Już tam jesteś teraz? No już niedługo, zaraz będę. Łocie babkę. Szybko idzie. Tamten. Jak sobie wysypywał, no to wiesz, wyjdź i od razu tam pójdź i sprzedaj. A tam co, gdzieś to widać? Gdzie jest tak, to na jajka? Tak, no i kona będzie od razu za tym miejscem do wysypywania. A jak tam pociąg w ogóle, coś dzisiaj pociągi nie podróżują? To nie jest pociąg. Nie. On tam pod górkę nie może podjechać. Pewnie tak, nie widzę właśnie, że na Kołczygłówkach to tam nie za bardzo.
Ten jak ciśnie, Mister Adam 15. Pokażę wam jeszcze miasteczko, bo naprawdę miasto mega fajnie wygląda, powiem wam, no mega odwzorowali klimat takiej Ameryki, nie? Speluna i w ogóle, nie żartuję. Ale no tak jak popatrzę czasami w Brazylii, no te są favele, czy jakoś tak zwane. I w ogóle no tutaj troszkę po level wyżej, ale mimo wszystko syf na mieście, butelki, jakieś betoniarki, wszystko leży. Ludzie w ogóle inni. Fajnie to wygląda. A zaraz nigdy leżących betoniarki nie widziałeś? Na mieście nie. Gdzieś na pytu. W ogóle kostka jakaś rozwalona. U mnie to jednak koło drugiej leżą. O wos. Sorry. Kurde, ale fajnie by się podchodziło pod ten most, nie? Szkoda, że tak właśnie... Tam skręcę. Może kiedyś, wiem, skręcę. Ale żeście mi jak narobili, ja pierdolę, dzielę. Jeszcze w sam raz, żebyś mógł podbijać. Jo, weź widełki. Ej, serio, to się tak wcofuje? Jo. Bieda. No Boże, bieda. Fajna realność, coś nowego. No dobrze, żartowałem. Wariety. Dobra, nawet przyczepy nie dało, 50%. Nie chcę mi się no jak uzbierać. Ej, wiesz co? Trzeba było ci nie wysypywać tego bronek z przyczepy. Wiesz czemu? Bo dokupimy krów i się by to krową wysypało. No dobra, nie wysypuję wtedy. Dobra. A gdzie nasz kaszer? Z tyłu. Przez tym. Za wiatą. Dobra, na pewno tu jest największa cena, tak? W piekarni. Tak, no tak jak patrzyliście, no tylko dobra. W piekarni. Jest, lecą pi... O mój Jezus! Nowe nabytki same, kredyt do spłacania już. No 12 200 mamy. Zobaczę. Wariata. Idę sprzedać jeszcze jajeczka. Z tyłu. 174, no i pięknie, trzeba wszystkiego się łapać. No ja mam pieniędzy. Było, jak ja sprzedałem. Mamy pieniędzy 12 400. Wow. Zobaczcie jak miasto mordy wygląda, nie? Jestem czekaj, w szoku. Ile krów już tak to do kupna mamy? Ty Bronek, szukają cię. O Boże, serio? Na liście numer 20 jesteś. O. A nie, to na tego. Na sołtysa. Chyba jest, wybory są. Lista numer 20, no w tym mieście będziemy dużo pewnie przyjeżdżać, bo teraz takie nawiązanie trochę do farminga 8, port. Jest nawet dwa porty, czy port trzy porty? Port Bayard. Port Bayard. Bo ona zdija z Maciusem. Nie mogę, jako że nie jestem hostem, zobaczyć po ile są krale? Serio? Błego. Nie ma jakiejś tutaj szybszej drogi ogólnie? Nie wiem, przez las pewnie. Nie, jest szybsza droga, przez miasto. O, chyba. No, także będziemy chwytem. Będziemy tu jechać, ja się mordeczki z wami żegnam. Na kolejny odcinek zapraszam was do Bronusia. Powiem wam, że chciałoby się na tej serii grać i grać, no ale niestety 30 minut to 30 minut i tego musimy się trzymać, żeby udało nam się jeszcze inne rzeczy ponagrywać. Także co, ja wam mordeczki bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nazwa i seria jak najbardziej też. Tak, zostawcie łapkę w górę. Niech ta seria od początku ruszy z takiego mocnego kopa. I co, ja wam dziękuję. Zapraszam na kolejne i do usłyszonka za 3 dni. Już jutro od zera. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Ejo.